No i wróciliśmy. Druga część programu, oddaję Państwu głos. Zasady niezmienne. Pytania, komentarze, spostrzeżenia kierujemy do naszego gościa i do studia pod niezmienny numer telefonu 507-964-253. To jest numer do studia. Rozmawiamy o młodzieży. Państwa gościem profesor Jacek Kurzępa, socjolog młodzieży, wychowawca młodzieży, także polityk, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Pierwszą część zakończyliśmy rozmową o Polsce, czy zapowiedzią rozmowy o Polsce, o wierze, o miłości ojczyzny, ale zanim imponderabilia, Państwo wiecie, profesor, trzeba mądrych słów używać, żeby rozmowa była na poziomie, to zanim imponderabilia, to wróćmy do reformy szkoły, bo to wielu polityków PiS-u, czy rządzącej formacji zapewniało, że trzeba teraz zmienić istotę szkoły programową, wychowawczą. Pan profesor się z tym zgadza? Jeśli tak, to jaka ta zmiana miałaby, jaka ta zmiana miałaby być? Oczywiście, że się zgadzam. Wszak współuczestniczyłem jako poseł w tej zmianie. Natomiast jest to proces społeczny. No, każda reforma, a ona dopiero trwa 3 lata, na owoce niestety musimy poczekać chociażby z pierwszym wypustem pełnego rocznika młodzieży ze szkół podstawowych, a potem z liceów czy szkół branżowych. Wobec powyższego w życiu społecznym, a szczególnie w procesie wychowania, zasiewy owocują nieco później niż w sposób nagły i powiedziałbym krótkofalowy. Tak też jest w sytuacji reformy szkolnictwa, które miało na celu co najmniej 3 elementy bardzo istotne, a mianowicie reformę programu, który to program miał również być spójny z wyzwaniami współczesnego rynku pracy, ale również i wyzwaniami współczesnego społeczeństwa, czyli nabywania przez młodego człowieka rozmaitych kompetencji, które pozwalają mu być w bardzo pozytywnym sensie tego słowa wystarczająco obrotnym w rzeczywistości społecznej, w rzeczywistości gospodarczej i kulturowej, która go współcześnie otacza. I trzeci element, który miał tutaj istotne znaczenie, to jest oddanie oczywiście bardzo istotnej podmiotowej roli rodzicom w procesie oddziaływania wychowawczego na ich dzieci. I myślę, że te 3 elementy z pewnością się udały i mamy w tej chwili no, pewien początek zasiewu. Ale skoro się udały, to przerwę panu profesorowi, zanim pani Maria spod Beskidzia, bo już czeka na naszych łączach, to jeszcze tylko pan Marian spod Beskidzia, ktoś mi źle podpowiedział na ucho. Będę potem ciągnął za ucho tego kogoś. No dobrze, zanim pan Marian z Podbeskidzia, to jeszcze dopytam się, skoro jest ok, tak? Mamy 3 zmiany, trzeba poczekać, zobaczyć, jak ten pierwszy rocznik wyjdzie, no to skąd te wypowiedzi? Marszałka Terlecki, też wykładowca akademickiego, też osoby, która, no przynajmniej to mówisz, akademicką jako tako zna i kojarzy, że trzeba teraz zmienić podstawę programową, że trzeba jednak dokończyć reformę edukacji. Ale podstawa programowa to jest jeden z elementów reformy edukacji i w zależności od tego, jakich przedmiotach mówimy, jakich treściach myśli pan marszałek, to być może należy rzeczywiście to uzupełnić. Ja ze swojego poletka parlamentarzysty z pewnością mogę wrzucić co najmniej 2-3 tematy, które wydają się być niebywale istotne, a tak jakby zapomniane w polskiej historii, szczególnie historii II wojny światowej. To jest chociażby historia polskich dzieci wojny, o których się nie mówi prawie w ogóle. Wobec powyższego z pewnością podstawa programowa w zakresie historii tutaj w tym elemencie byłaby wymagała pewnego uzupełnienia, czy też opozycja antykomunistyczna w Polsce lat 80., 90., która również jest niedowartościowana w programie nauczania historii. Ale jeśli
mówimy o reformowaniu szkoły i o podstawach programowych, to one same w sobie nie zmienią postawy młodego człowieka. I ja tutaj przywołam chociażby taki element, bo w pewnym momencie pan redaktor zadawał to pytanie, jak dialogować z młodymi ludźmi o wartościach i wokół wartości i prezentując wartości, żeby były one dla nich zjadliwe. No i klasycznym przykładem jest chociażby postać Danuty Śledzikówny Inki. Jeśli dzisiaj młoda dziewczyna miałaby wzorować się na Ince, no to pojawia się pytanie, w jaki sposób jej tę postać przybliżyć i w jaki sposób ona miałaby dzisiaj te wartości, które dla Inki były niebywale ważne, a są ważne również dla współczesnej młodej dziewczyny. I tutaj bezdyskusyjnie uważam, że to nie jest kwestia porzucenia przez młodych ludzi świata wartości bliskiemu światu ludzi dorosłych, szeroko rozumianej prawicy, tylko jeśli my nieustannie prowadzimy narrację taką martyrologiczną i taką mocno bogoojczyźnianą, sam jako osoba wierząca przywoływałeś, redaktorze, moje doświadczenia i zaangażowanie w przystanku Jezus, więc absolutnie nie ma tu wątpliwości, jakie wartości reprezentuje, ale jednak mimo wszystko rozmowa o Bogu, rozmowa o wierze, dawanie świadectwa własnej postawy w dialogu z młodym człowiekiem musi dzisiaj uwzględniać nie tylko niebywały krytycyzm i sceptycyzm młodego człowieka, ale również wielką potrzebę współtworzenia przestrzeni dialogu i sprawstwa dotyczącego patriotyzmu. Dlatego też taka wielka popularność Marszu Niepodległości, tak wielka popularność biegu Tropem Wilczym, bo tam się nie gada, tylko się działa, tylko się czyni. Tu postawmy kropkę, bo ja muszę pana profesora przycinać w tych wywodach, bo pan profesor chce już tam wykład prowadzić, a nie na tym polega program telewizyjny, a zwłaszcza program Oddaję Państwu Głos. Pan Marian z Podbeskidzia czeka i czeka i czeka, za co bardzo serdecznie przepraszam pana i oddaję panu głos. Ja z przyjemnością wysłuchałem pana profesora, bardzo popieram takie działania, na przykład typu Przystanek Jezus, ale podam taki przykład. Jestem z roczników, gdzie lekcje religii mieliśmy w salkach katechetycznych. Natomiast to, co się dzieje w tej chwili w szkołach, to jest odrabianie takiej pańszczyzny. Podam taki przykład mojego przyjaciela, który w latach, na przełomie 80-tych, 90-tych lat, w bardzo ciężkich warunkach, bo wiadomo, byliśmy wszyscy ofiarami planu Balcerowicza, wychowywali czwórkę wspaniałych dzieci, trzy dziewczyny i chłopaka. I oczywiście katolicka rodzina, wartości narodowe, wiara i tak dalej, wszystko to na pierwszym miejscu. Jest taka sytuacja w 2005 roku, to już są powiedzmy nastolatkowie, umiera Ojciec Święty, pojechali gdzieś tam do Krakowa, bo to niedaleko od nas, na marsz taki pamięci i kumpel mi mówi, dzieci przyjeżdżają wieczorem, białe wstążki, bo to tak wtedy była żałoba w ten sposób. I córka wchodzi do domu i mówi, tato, Ojciec Święty zmarł, a ty piwo pijesz? No, on się strasznie wzruszył. A dzisiaj poszły w świat, wyjechały na te Erasmusy, rozjechały się po świecie. I proszę pana, będąc na emigracji poza domem, głosują na Trzaskowskiego. Wielka po prostu awantura w rodzinie i tak zawiodły swoich rodziców, że to jest po prostu nie do pomyślenia. Świat formuje później wszystko w młodych. Jak, z kim przestajesz, takim się stajesz. Tak się po prostu utarło mówić i to jest święta prawda. Dziękuję bardzo za to. Panie Marianie, tu postawmy kropkę, bo jest jeszcze dużo telefonów, a poruszył pan bardzo istotny wątek, który także mnie osobiście ciekawi. Ja nigdy nie miałem planów emigracji, nawet w latach rządów Platformy Obywatelskiej, kiedy wielu, wielu moich kolegów z mojego pokolenia kraj opuszczało i tych bardzo dobrych, i tych mniej dobrych pod względem osiągnięć naukowych, czy zachowania. Różna to była emigracja.
ale jest takie pytanie, czy te osoby, które wyjeżdżają z Polski, mając ukształtowany kościec ideowo-poglądowy, zderzają się z Zachodem i wielu się wydawało, że to zderzenie umocni ich patriotyzm, umocni ich miłość do ojczyzny, umocni ich formację duchową. Stało się odwrotnie często, panie profesorze. Dlaczego? Jaki to jest mechanizm? Ja jednak wrócę do wypowiedzi pana Mariana, gdyż tam się lokuje również pewien mechanizm tworzenia blokad między młodym pokoleniem a dorosłym pokoleniem. Marianie, jesteśmy pewno równolatkami, ja też się uczyłem w salce katechetycznej, ale rozpoczynanie dialogu z młodym, a za moich czasów to, od razu buduje barykadę. My mamy taką predylekcję, my dorośli, ku temu, żeby odnosić się do świata naszych doświadczeń, naszych doznań, gdy byliśmy młodzi. Dzisiaj świat jest diametralnie inny i trudno oczekiwać od młodych, że będą na tyle, użyłeś Łukaszu tego słowa, empatyczni, czyli współczulni, rozumiejący nasze emocje z dawnych czasów. Wielu z młodych dzisiaj nie ma zielonego pojęcia, co to znaczy stać w tłumie wielotysięcznym, milionowym pielgrzymów na Jasnej Górze czy na Westerplatte i wsłuchiwać się w słowa świętego Jana Pawła II i nie doznają tego nigdy. Wobec powyższego moje tłumaczenie i odwoływanie się do tego jest, powiedziałbym, nieco kłopotliwe dla nich. Do czego wobec tego zmierzam? Zmierzam do tego, że to my musimy spróbować zrozumieć ich świat. I gdy, redaktorze Łukaszu, mówisz, pojechali za chlebem, zostali w takim krytycznym momencie poddani niebywałemu oddziaływaniu kultury obcej, kultury zewnętrznej i może być tak, że odczuwają pewną słabość. Słabość swojej własnej kultury, uznając, że w ramach asymilacji z tamtym środowiskiem muszę porzucić własne wartości. Bywa tak, nie będę udawał, że nie. Też realizowałem badania wśród polskich młodych emigrantów w krajach Beneluxu, czy właśnie w Anglii, czy w Niemczech. I chciałbym zwrócić Państwu uwagę, że jednym z elementów, który jest niebywale ważny, to są tak zwane czynniki ochronne. Czynnikami ochronnymi jest nasza własna diaspora, jest nasza własna parafia emigracyjna, jest nasza własna wspólnota współbraci i sióstr, kolegów, koleżanek w firmie. I wybaczcie, że użyję tego porównania, ale doskonale wiecie, o czym mówię. Gdy przyglądamy się na przykład Ukraińcom na emigracji, oni się bandują razem, są naprawdę mocno zintegrowani. Jak Polacy jadą na emigrację, to niestety bardzo często są sobie wzajemnie, cytat, wilkiem. Jeśli my tego nie przełamiamy, to trudno będzie nam zachować te gościńce kulturowe naszych wartości, z którymi wyruszamy z Polski na podbój świata. Ale zauważmy, że ta emigracja, to już tylko proszę nie o komentarz, tylko mój komentarz, że ta starsza emigracja wyjeżdżająca w latach 80., 70. z PRL-u, chociażby ta z Podkarpacia do Stanów, zachowała swoje tradycje, wartości, kulturę. Ta emigracja postbalcerowiczowska, emigracja Donalda Tuska takich wartości z trudem zachowuje i jest to raczej mniejszość, a większość stara się roztopić i własną tożsamość zgubić w amalgamacie postaw ogólnych w Londynie chociażby wielonarodowościowym. Piotr Strzebini, ostatni głos od Państwa, mamy bardzo mało czasu. Panie Piotrze, dobry wieczór i słuchamy. Dobry wieczór panom, kłaniam się. Ja chciałem odpowiedzieć na pytanie, dlaczego młodzież głosowała na PiS. Ja uważam, że to jest kilka czynników, które na to wpływają. Pierwsza to jest taka niewiedza i niepamięć. Po prostu część PiS już rządzi kilka lat i część tych młodych, która głosowała, nie pamięta tych czasów, kiedy było 17-18% bezrobocia, kiedy się pracowało 3 złote na godzinę na czarno, kiedy było znacznie gorzej niż obecnie. To jest jedna sprawa. Druga to jest portale internetowe głównie. Na przykład one. No, młodzież głównie siedzi na internecie, na portalach internetowych. Jak się czyta one, no to się wydaje, że żyjemy w państwie katastroficznym, gdzie jest bieda, gdzie jest łamanie prawa, gdzie są pewnie jakieś obozy koncentracyjne. Tak z tego wynika. I biorąc pod uwagę to, co, że młodzież się posługuje tym, to stwierdzam, że u części młodzieży jest brak, że tak powiem, logicznego myślenia, bo jeżeli na
gdzieś pisze w ten sposób, no to przecież mają praktykę zdrową i widzą, że to tak nie jest. I trzecia sprawa to jest, myślę, że to są również, przepraszam pana profesora, ale to są nauczyciele. Nauczyciele, które głównie znajdują się w Związku Nauczycielstwa Polskiego, to jest jednak taka instytucja, która jest postkomunistyczna, która sieje po prostu taką nieprawość wśród tej młodzieży, naiwność, że kiedyś tak rządziło SLD, a ja doskonale pamiętam, jak było, bo mam 60 lat, było bardzo dobrze, a dzisiaj jest zapisu, to jest terror, to jest już nie wiadomo co. To wszystko, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jako syn nauczycielki, brat nauczyciela będę protestował. Nie jest tak źle z polskimi nauczycielami, przynajmniej w części. Panie profesorze, pana komentarz do tych różnych wątków, do wyboru, do koloru. No ja tutaj, panie Piotrze, z trzecim elementem pana wypowiedzi, czyli w odniesieniu do nauczycieli, wybacz Łukaszu, ale wydaje mi się, że jednak troszkę niewystarczająco zadbaliśmy o środowisko nauczycielskie, nie w sferze finansowej, bo to nie jest ta kwestia, tylko tymi, którzy kontestowali reformę edukacji i tak zwany potem strajk szkolny, animatorami byli sami nauczyciele. I niestety to odium tego strajku szkolnego w sposób bardzo mocny odcisnęło piętno na młodzieży, bo sojusznikami w tym strajku nauczycieli, nauczyciele uczynili młode pokolenie, uczynili. I to jest bardzo świadomie użyty zwrot. Młodzież została instrumentalnie zaangażowana i potraktowana jako pewien podmiot czy przedmiot sporu politycznego i dała się temu uwieść. I to jest pewien kłopot. Dlaczego? Dlatego, że widzę tutaj złamanie pewnej etosu zawodu nauczycielskiego, który nigdy ucznia nie traktuje jako przedmiot użycia, a niestety w tamtym czasie uczeń był traktowany jako tarcza strzelnicza albo element szantażu politycznego. Wyłączam się z tego wątku. Druga rzecz, Piotrze, w twojej wypowiedzi pojawił się również taki wątek dotyczący logicznego myślenia. Wybacz, ale to świadczy również i o mojej niebywałej predyspozycji ku temu, żeby patrzeć bardziej obiektywnie na świat niż subiektywnie. Wśród dorosłych osób znajduję również wielu, których nie myślą, którzy nie myślą logicznie. To nie jest tylko przypadłość młodych ludzi. To teraz musimy, panie profesorze, konkludować. Mamy 15 sekund konkluzji pana profesora. Pierwsza rzecz, żeby być przyjacielem młodzieży, trzeba o tą przyjaźń zawalczyć i trzeba być wiarygodnym. To znaczy, że trzeba stąpać systematycznie i procesualnie. Panie profesorze, dla pana przedłużyliśmy program o 2 minuty, a to się w telewizji nie zdarza. Profesor Jacek Kurzęba był państwa gościem. Dziękuję bardzo, panie profesorze. I dziękuję państwu. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.